Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym motovlogu na moim kanale. Dzisiaj chciałem, tak jak widzieliście w tytule, pogadać o takim temacie, o Polakach, kurwa, cebulakach. Po prostu, słuchajcie, czasami jak oglądam YouTube'y, nie motovlogowe i nie tylko, i vlogowe, innych tam vlogerów, ludzi z Polski i z zagranicy, to ludzie z zagranicy mają coś takiego w sobie, jak są zajebiście optymistyczni. Gdzieś tam zarażają swoją pasją, wstają rano, tak jak Casey Neistat, wiecie, biega, coś tam robi, filmy, tu lata, tam lata. A Polak Cebulak wstaje i mówi: kurwa, deszcz pada, ale jest chujowo. Tak jak dzisiaj słońce świeci, o Boże, jak ciepło, pyłki, kurwa, trzeba na działkę jechać robić. W zimę śniegu nie ma, o Boże, śniegu nie ma, jak żyć, Panie, na święta śniegu nie ma, co to święta bez śniegu. Kuźwa, znowu śnieg spadnie, ja pierdolę, trzeba podjazd odśnieżać, samochód trzeba odśnieżać. I w ogóle jest makabra, jak żyć, Panie, bo już kurwa anomalie, że w zimę, słuchajcie, śnieg spadł. I ni chuja, sorry za przekleństwa, ale ni chuja nie dopasujesz Polakowi, cebulakowi z pogodą, zresztą ze wszystkim. Jakby nie było, będzie kuźwa narzekał. Ja, słuchajcie, jestem taką osobą, też kurwa jestem Polak, cebulak marudny, ale staram się, przynajmniej w tych moich nagrywkach, nie narzekam. Nie narzekam, że o kurwa, patrzcie, rękawiczka mi się przetarła, o Boże, muszę kupić nowe, kurwa, kask rozjebany, muszę kupić nowy, chujowo, o Boże, ciepło, mogłoby być 5 stopni chłodniej, to by się lepiej jeździło, o Boże, opony w szerszeniu do wymiany, no kurwa, no 19 lat moto kiedyś tam były wymieniane, ale no trzeba wymienić, no to zrobić. Jak nic nie zrobisz, takie masz hobby, to trzeba temu podołać, tak? Po prostu niektórzy też, o Boże, nie mam roboty, ja teraz też nie mam roboty, na przykład, o kuźwa, roboty nie mam, co tu zrobić, ola Boga, kurwa, no weźcie do roboty, ja pierdolę. Albo kurwa, gruby jestem, Boże święty, jestem gruby i kurwa złe wyniki mam, no to weź kurwa dupę w trok i zacznij się ruszać, chodzić na spacery, jeździć na rowerze, kurwa cokolwiek, a nie siedzieć z browarem przed telewizorem. No, no nie wiem, ja tego jakoś kurwa nie pojmuję. Pić kurwa wszystko źle, pada źle, nie pada źle, teraz kurwa nie pada, to będą pierdolić, że słuchajcie, że nie pada, że rośliny tu jabłka, że im kuźwa nie rosną. Chyba mi się rozjebała jakaś już mucha, na szczęście nie na obiektywie. No i tak trochę się uniosłem, sorry za to, ale no już dawno miałem tego vlogasa, słuchajcie, nagrać. I chyba to by było jak na razie na tyle, jak widzicie, lewy w górę i idą, piękna pogoda i chmurki nie ma. Pogoda idealna, widzicie, modyfikacja w szerszeniu, zegarek sobie zamontowałem, bo nie miał, to se zamontowałem i nie narzekam, że nie mam zegarka w szerszeniu. Dobra, to było chyba na tyle z moich cudownych, pięknych wywodów, wy to pewnie oglądacie za tydzień, ja sobie wracam powoli do Warszawy, pewnie jakąś okrężną drogą, może jeszcze na jakiegoś kawiszona gdzieś się zatrzymam, także dziękuję wam bardzo za oglądanie, napiszcie, co o tym sądzicie, o Polakach, cebulakach marudzących, napiszcie, czy wy też tacy jesteście, czy wręcz przeciwny, macie usposobienie bardziej optymistyczne. Dzięki za oglądanie, już więcej wam czasu nie zajmuję, konkretnie, krótko, jak to zwykle u Barta. Na razie, cześć, hej, pa!